Had no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy The Sims 3, kolejny odcinek. I słuchajcie, ostatnio pod ostatnim filmem mówiliście mi, żebym właśnie włączyła ten, wiecie, ten postęp historii tym modem, bo żeby chłopcy jak dorosną, to żeby mieli właśnie jakieś tam później dziewczyny do poznania i tak dalej, i tak dalej. Więc od dzisiejszego odcinka postęp historii jest włączony. Właśnie nie wiem, przez jaki czas mam go trzymać włączonego, żeby, wiecie, zaraz mi się tak za duże miasto nie zaludniło, ale póki co go odpaliłam, więc jest. Mam nadzieję, że jakieś fajne przyszłe kandydatki na żony dla naszych chłopaków się tutaj nam potworzą. W ogóle tam trochę namieszałam, powłączałam jakieś rzeczy, potem mi wyskakiwały jakieś powiadomienia, ale ogarnęłam to jakoś, dałam radę i już jest wszystko ok. Także od dzisiaj mamy włączony postęp historii. No i słuchajcie. Mamy czwartek, mamy dzień wypoczynku, także myślę, że dzisiaj sobie tak rodzinnie pospędzamy czas. Może wybierzemy się właśnie do parku? Może damy radę jakoś z naszymi dzieciakami? Alicjon jest w ciąży, tak, bo pisaliście, żeby było piątka dzieci, żeby była piątka dzieci, że będzie wesoło, że będzie ciekawie, więc będzie piątka, tylko się obawiam, jak gra będzie chodziła z tą piątką dzieci, no ale trudno, jakoś może damy radę. Już nie ma miejsca w domu, więc też nie wiem, jak to zrobimy, musimy jakoś to ogarnąć. Z takich zmian to chyba nic nie było, tylko łóżko kupiłam dla małego, takie nowe i tutaj tak postawiłam, bo w sumie ten pokoik jest strasznie nieustawny, ciężko było tutaj cokolwiek jakoś tak zmieścić, więc więc tak to wygląda. I słuchajcie, zastanawiałam się, bo ostatnio wam mówiłam o tym prywatnym gimnazjum dla Colina. I myślę, że to jest spoko. Będziemy mieli tą piątkę dzieci, to myślę, że możemy tutaj pokombinować i poeksperymentować z tym. Więc myślę, że dzisiaj Alicjon zapisze Colina do tego prywatnego gimnazjum, wyślemy go tam, bo on i tak zaraz ma urodziny za 4 dni, więc on sobie tam pojedzie, powiedzmy nam tam na parę miesięcy i po prostu wróci, bo on chyba właśnie jak skończy te gimnazjum, to on wróci tutaj, więc zobaczymy. Myślę, że to jest taki fajny pomysł, ja się chyba nigdy z tym jeszcze nie bawiłam, więc jest okazja, to zrobimy. I tak, musimy wezwać technika, wezwijmy technika. W sumie ty jesteś trochę taka niewyspana. Styles, ty jesteś wyspany, więc idź tutaj do Dylana, bo on wstał, jest głodny strasznie, więc byś go nakarmił. Nakarm go na podłodze. Mały tutaj się bawi. Colin sobie śpi. Wczoraj w ogóle zaprosił kolegę z klasy do siebie, więc też się bawili, bo ja tu chwilę z nimi pograłam sama. Alicjon, wiesz co? Może ty byś wstała, wezwała tego i zjadła coś. Tutaj mamy sporo w lodówce, więc sobie coś tam wybierz, bo jesteś strasznie głodna. Nie chcę zaraz, żeby coś ci się stało. Zrób pranie, bo pralka jest pełna. Kocie, weź stąd wyjdź, bo ja nie wiem, czy ona przejdzie, jak ty tutaj siedzisz. Idź stąd właśnie, idź sobie użyj. Dobry pomysł. Usuniecie się, czy się nie usunie? Co wy robicie? Czekajcie, aż kot wyjdzie z pokoju. No spoko. Styles, do dzieciaków. Pościel, łóżko? Nie, bo on teraz gdzieś szedł, gdzieś tu naokoło. Idź do dzieci. Dobra, technik będzie za godzinę, a ty idź ogarnij tutaj coś ten. Zjesz sobie, a potem zrobisz pranko. I tak, jeszcze pytanie do was do tego tatuażu rodowego, bo jak wam mówiłam, chcę, żeby każdy z rodziny miał taki tatuaż i kobiety będą miały tutaj właśnie z tyłu tatuaż, ale co do mężczyzn, to właśnie nie wiem. Dajcie mi pomysł, gdzie mogą mieć taki tatuaż i jaki ewentualnie, bo byłoby właśnie fajnie, żeby każdy z rodziny taki miał. Erik, co ty robisz? A, będziesz się bawił. Dobra, Colin, wstałeś. Super. To idź na dół z mamą, zjesz sobie śniadanko. Zjedz sobie na przykład rybę z frytkami. Czemu nie? Jest ładna pogoda dzisiaj w ogóle. Jest lato, 23 stopnie. W sumie mamy jeden wózek. Dylan ma już prawie urodziny. A no tak, w tym odcinku będzie miał. No, 2 dni, więc jutro ma tak jakby urodziny, więc... znaczy pojutrze, tak? Więc w tym odcinku na koniec zrobimy mu urodziny, więc on właśnie by był już dzieckiem, więc by przejął pokój Colina, a Colin by pojechał do tego gimnazjum. No, więc tak by był trochę jedna osoba w domu mniej, więc luźniej. Ale właśnie to nie na takiej zasadzie, że chcę pozbyć się problemu, tylko po prostu chcę sprawdzić, jak to w ogóle będzie. Czy on jakieś, jak wróci, to czy będzie miał jakieś umiejętności?
jakąś lepszą ocenę, no nie wiem. Jestem ciekawa, jak to będzie. W ogóle Erik, bo zrobiłam go w kasie, ma czarne włosy i takie ala zielone oczy, więc nie wiem po kim. No ale ma. Dobra, ty sobie zjadłaś, więc posprzątasz. Nie posprzątasz, idziesz do pralki chyba. Idziesz do pralki. Nie, gdzie ty idziesz? A, bierzesz ten, dobra, spoko. A ty co, zsikałeś się w majtki? Styles, weź go, zmień mu brudną pieluszkę, o. I jesteś głodny. No tak, zmienisz mu brudną pieluszkę, to sobie coś tam zjesz. Właśnie fajnie, żeby była urządzić przyjęcie na przyjęcie na imprezie. Na basenie, czekajcie, wybrać się na festiwal. No właśnie, ja bym chciała, żeby oni poszli z wszystkimi dzieciakami na festiwal. To by było spoko. Przyciągnąć uwagę u mamusi. Yeah. Ale co? Marudny. A, no bo on ma tą cechę gderliwą, no tak. Dobra, jak tam Dylan? Już jest z tobą wszystko w porządku. A z tobą też w sumie, więc bawcie się, chłopcy, bawcie. Alison, co ty robisz z tym kotem? No już daj mu spokój, ubierz się, byś się ubrała. Może wiesz co, skorzystaj i weź szybki prysznic. O, pani przyszła naprawić. Ale pani miała naprawić zmywarkę. Gdzie pani idzie? Co pani będzie naprawiać? Kibelek. No ale zmywarkę też by pani mogła naprawić. Dobra. Styles, zjedz sobie, zjedz. Coś chciałam i zapomniałam, co chciałam zrobić. Szczerze bym powiedziała, gajcie. Przebierz się w coś. Na przykład... A, no zapisać się do tego przedszkola, tej szkoły, dobra. Zakop coś. Podręcznik. Straszny plakat z cmentarza. A, bo niby był na wycieczce. Ulep zamek z piasku. Ulep. No idź, ulep zamek z piasku. A ty, jak się wykąpiesz, to pójdziesz go zapisać do tego... A, patrzcie, to tutaj bryka. Sarenka jakaś, czy tam co to jest. Bambi na jeleń. Dużo tych jeleni tutaj lata nam ciągle. Ciągle ktoś tutaj nam lata. O, ma nudności nasza. Mam nadzieję, że w końcu urodzi nam się dziewczynka, szczerze wam powiem, bo nie możemy tu wpływać na płeć, ale mam nadzieję, że to będzie dziewczynka w końcu. Czekajcie, zobaczmy w ogóle, jak my możemy... Coś się znowu zepsuło? Prysznic. Może pani naprawi nasz... Tak. Zapisz do szkoły z internatem. Opro, wow, to za to się płaci sporo. Gimnazjum prywatne Śmigoła. Szkoła wojskowa Fortu Krochmal. Szkoła artystyczna jakaś. Szkoła projektu i miłości. Akademia sportowa Drybla. A ona chce go zapisać do tej prywatnej szkoły Śmigoła. On ma jakiekolwiek zainteresowania. No za bardzo jeszcze nie wiemy, co on będzie robił. Więc może zapiszmy go do tego prywatnego gimnazjum po prostu. Ciekawa jestem. Dobra. 1600 to kosztuje. Dobra, mamy kasę na razie. Najwyżej koty nam trochę pozarabiają. Ojej, znowu gazety. Patrzcie, ile gazety nazbieraliśmy. Już ja to wywalam. Właśnie przez to, że Alison jest ciągle w ciąży, to tylko tak jakby sam Styles zarabia i trochę z tą kasą jest cienko, więc koty muszą nam pomagać. Także zaraz je wyślę, żeby coś nam... poznajdywały i można sobie spoko na tym zarobić. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, jak Alison będzie... Czy na pewno chcesz zapisać Sima o imieniu Colin do gimnazjum prywatnego? Tak. Okej, okay. Colin został zapisany, co Colin powinien przygotować się na elitarne kształcenie i wysokie normy społeczne. Transport szkolny przybędzie w piątek o 9:00, czyli jutro. Na zawsze to pamięta, jak Colin bał się opuścić dom, ale wie, że Colin otrzyma znakomite wykształcenie później. No dobra, jeju, zobaczymy. Jestem tego właśnie bardzo ciekawa. Jak on wróci i tak dalej, jak to będzie wyglądać. Dobra, mały, ty płaczesz, bo śmierdzisz. Tatuś, co ty robisz? No właśnie, zmień brudną pieluszkę. Zmień, pewnie tutaj się zablokowaliście, weź tu podejdź, bo ojciec cię nie podniesie. Z takiej perspektywy, ojciec podejdź tutaj, bo żeście się zablokowali. Alison, zdjęłaś. Okej, okay, dobra. Jeszcze nie mamy brzucha, także urodzimy pewnie dopiero w następnym odcinku, tak coś czuję. No. Ale Alison chyba nie dostaje tego awansu nigdy. Ile jej zostaje? Ona jest na 5. poziomie kariery. To połowę ma za sobą, nie? Okej, okay, słuchajcie, przyjechaliśmy sobie do parku z dziećmi. A tutaj sprzedam przez ten czas, bo nam coś koty połapały. O, rzadki, super. A ten kotek coś złapał? Nie, dobra.
Jesteśmy w parku sobie, całą familią, u matko, jak mu się chce siku. Dobra, myślę, że dzieciaki sobie gdzieś tu rzucimy, zostawimy, gdzieś tutaj postawimy, o tu na przykład. Odłóż tu Sima Dylan, a ty odłóż tutaj Sima Erik na chwilkę. Tobie też się chce siku. Czekajcie, tutaj są gdzieś toalety, tutaj się chyba są, no nie? Które to są damskie, które męskie? To są męskie, więc skorzystaj sobie. I ty też byś skorzystał. Tak, wszyscy przyjechali do parku. Tak, właśnie, zgadza się. Naprawdę? Taksówką musisz podjechać po... Dobra, nieważne. Okej. Styles, niesiesz małego tutaj? Dawaj, przynieś to tutaj. Alison się nimi zajmie, a ty pójdziesz sobie sikać. Cieszyć się naturą, super. O! Moja ulubiona piosenka tutaj. No, lubię te piosenki. Jezu, jak ja lubię muzykę w The Sims 3 i w The Sims 2. The Sims 4 nie jest taka fajna, jak tu. Ta to ma taki swój klimacik. O, idziesz po loda, dobra. Idź szybko, bo się zeszczykać. Colin, a ty idziesz jeździć. To w sumie możesz sobie iść jeździć, dobra. Alison sobie w sumie zjesz loda. Oni się bawią swoimi jakimiś zabawkami. A skąd ty masz tą owieczkę? Ha, miał pewnie w wyposażeniu. No dobra, Alison sobie je, to jak będziesz jadła, to możesz sobie tu usiąść, żeby mieć oko na chłopaków. Wysikałeś się? Wysikałeś. Trochę higienę masz słabą. Ale wiesz co, ty może idź na wrotkach pojeździ, to z synem pojeździsz, z Colinem, bo wiecie, on jutro jedzie, to żeby nie było. Ej, Ali, byś przeszła? Właśnie, przesiadła się. Ty już zjadłaś tego loda? Tak szybko? Szybko. No dobra. Czekajcie, czy my musimy nauczyć któregoś chodzić jeszcze? Tak. Erika, więc może nie siadaj. Nie siadaj. Mały niech się bawi, a ty Erika pouczysz jeździć, chociaż w sumie on trochę śpiący już jest. No ale to nic. Colin, jeździsz sobie, jeździsz. Tatuś do ciebie przyszedł. To może... Może możecie jakiś piruet zrobić razem, czy coś? Chyba nie. No dobra, ale powiedzmy, że oni jeżdżą razem, co nie? A pani to kto? Fiona. A pani? A stylistka jakaś, o kurde. No dobra. O, oni będą się kręcić chyba razem, jedź. O. O. Słodko, co nie? Tatuś z tym... z synkiem. Czekajcie, aż chyba muszę zrobić im fotkę. Oj, gleba. Ale patrzcie, jakie oni mają wrotki pod kolor ubrań, co nie? Fajne. Dobra, Alison, jak tam? Uczycie się chodzić? Super. A mały się bawi z tą zabawką. Nie wiem, może kiedyś wyrośnie z tego jakaś zaprawdziwa osoba. No i dobra, słuchajcie, jest 16, 17, jak tam? 24 stopnie, lato, więc spoko. Trochę na świeżym powietrzu sobie czasu. O! A ten co? Dziki koń. No nie, no spoko. Siedzisz sobie w parku, a tu ci koń leci przez... Jacie. Zobaczył dzikiego konia po raz pierwszy. No super. No ta jak się kręci, patrzcie ją. Że jeździ coraz lepiej, już prawie się nie wywraca. No i super, tatuśkowie. Tatusiek z synkiem, proszę bardzo. Pokaż, Colin, właśnie jak to u ciebie jest. Za 4 dni, o 18 będzie chyba za 3. Jutro pojedziesz do tej szkoły, no to po weekendzie wrócisz. Dobra. Ty masz 2 dni, więc to tobie zrobimy zaraz urodziny, czy zaraz. To nie wiem, czy na koniec tego odcinka, czy na początek kolejnego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Patrzcie, jak ona się kręci, ale jaja. Dobra, ty co idziesz robić? Wracasz do domu już? Ale w sumie już pewnie byśmy mogli wrócić do domu. Najwyżej zjemy też w domu. Bierz dzieciaki, no i wracajmy, bo one są zmęczone już. Styles nie jeździ, tylko... nie, przytulaka nie, tylko dzieciaka. Podnieś Sima Dylan i wracajcie do domu, bo... wydaje się mi, że to już jest czas i pora. 17:30, trzeba obiad zjeść, dzieci pomyć, położyć, spać. Kurczę, dopiero teraz mi się przypomniało, że mogliśmy w sumie... O nie, nie. Mogliśmy w sumie sobie zrobić kartkę okolicznościową. No, dobra, trudno już. Już trudno. Dobra, proszę zjeść sobie stek z serem. Ty przyjechałaś. Ty trzymasz... Kogo masz na rękach? Erika chyba, co nie? On jest wszystko z nim w porządku, tylko trzeba go po prostu położyć spać, więc połóż go spać. A potem sama idź i zjedz sobie stek z serem właśnie.
I ty też to samo zrobisz z małym, tylko go najpierw przebierzesz. Dobra. Okej, jest poranek. Oni sobie tutaj jedzą śniadanie, powstawali. Zaraz nasz mały idzie, jedzie do tej szkoły. Zobaczymy, jak to będzie właśnie wyglądało. No mam nadzieję, że nam wróci cały i zdrowy. W nocy był ten, wiecie, że te zombiaki wyłażą i teraz mi tu stoi jakiś i wyje pod drzwiami. Zastanawiam się, czy w ogóle nie wyłączyć tej opcji właśnie z tymi zombiakami, bo troszkę mnie to denerwuje już. Dobra, weź prysznic sobie. Jej brzuszek urósł taki, jakby wiecie, to dlatego zmieniła sobie taki ten. Zmieniła sobie te ubranko. Weź rozwieź ubranie na sznurku od razu. Czekajcie, tam było, żeby o 9 będzie jechał, prawda? Patrzcie, co się z tej Stylesowi pojawiło, że chce mieć córkę. Więc mam nadzieję, że ta czwarta to już będzie córka, naprawdę. Bo trzech chłopaków to teraz by się przydały ze dwie dziewczynki, co nie? Do tej piątki, więc fajnie by było, żeby tak było. Co ty byś chciała? Zjeść zapiekankę owocową z arbus. Patrzcie, jakie ma zachcianki. A tutaj bawić się w oceanie. My tu za bardzo... Chociaż w sumie jest tu plaża, co nie? Jest plaża, no. Jest plaża. Można sobie przyjść na plażę. To nic, to nic. Ale my na razie... O, tutaj ktoś mieszka. No. A tutaj co jest? Pominięte posiłki. A. Czekaj, a ty? Bo ty właśnie masz tutaj, żeby odwiedzić miejsce, kawiarnia. Czekajcie, bo on tutaj ma właśnie odwiedzić miejsce. Kawiarnia, o tu, żeby dać występ od 19. Dobra, to zapamiętamy sobie. A ty jakie masz tutaj zadania? A, dowolny przepis, jakąś porcję masz zrobić. Dobra, to zaraz to zrobimy. Zaraz sobie coś tam ugotujesz. Podasz na przykład omlet z grzybami. I zawieziesz. No, a twój mąż zostanie z tymi, z dziećmi. No Jezu, pójdziesz stąd, czy ty możesz coś z nim zrobić? O, może teraz będzie stał nieruchomo. O, pozuje, dobra, przynajmniej już nie drze się. Gdzie idziesz? Do dzieciaków. A dzieciaki jak tam? Ci się chce siku, a tobie? W sumie wszystko wam w porządku. No prawie, żebyś nie siedział tutaj w tym, to by było wszystko okej. Okay. Dobra, wiesz co, przebierz się w to na przykład. Alison, a rozwieszasz ubrania na sznurku. Patrzcie, nawet buty założyła. A ona ma taki chyba strój ciążowy ogólnie. A może do spania, ale w sumie fajny strój do spania ma. Sam jej się taki zrobił, więc spoko. Dobra. Okej, okay, zrobisz to jedzonko i najwyżej mu zaniesiesz. Czekajcie, bo już jest 9, właśnie, jest 9. Czemu ty nie jedziesz? Zapisany do szkoły z internatem. No i co? Jest. Idź do szkoły. Do widzenia wszyscy. Wyruszam do miejsca o nazwie gimnazjum. Nie zapomnijcie do mnie dzwonić. Wciąż jestem waszym dzieckiem, nawet będąc daleko od was. Ktoś płacze. To chyba Alison, tylko słychać jej płacz, ale jeszcze... I co on tak sobie pojechał? Wow! Limuzyną? A, bo to szkoła z internatem. No 1600 wydaliśmy. Okej. Okay. I pojechał. Ciekawe, czy to będzie jakiś znacznik. Patrzcie, kurde. I pojechał. A żadnej walizki nie wziął, ni nic. I patrzcie, teraz on jest tak na szaro. W miejscu na... Ciekawe, kiedy on wróci. Nie możemy w ogóle na niego nacisnąć. Ciekawa jestem, kiedy on wróci. Czy właśnie jak skończą się, jak będzie jego, wiecie, już czas, żeby dorosnąć, czy jak? Dobra, zmieniłeś mu pieluchę. Jak tam ty? U ciebie wszystko okej? Ten. Alison, czy ty zrobiłaś tego omleta z grzybami? Nie. Podaj śniadanie, omlet z grzybami, bo chciałabym, żebyś zawiozła tam. Tu dostaniemy chyba kasę i w ogóle. A, koty ci przeszkadzają, tak? O, jakaś wiewiórka. Koty, weźcie, chodźcie tutaj. Bo ona nie może podejść przez to do lodówki. Dobra. I podaj śniadanie, to zawieziesz sobie to. No kocie, idź stąd. Macie pchły w ogóle. Dobra. A ty co będziesz robił? Włóż do końca. Aha, i jak mu te urodziny wypadają? Za jeden dzień. Dobra, w takim razie po prostu te urodziny zrobimy im mu na początku kolejnego odcinka.
A ten, ja już będę kończyć. Słuchajcie, za tydzień mamy w poniedziałek, jest lany poniedziałek, są święta, więc podejrzewam, że odcinka takiego z The Sims 3 nie będzie. Może coś wielkanocnego, jakiś wielkanocny odcinek, tak pomyślałam. Mam taki pomysł na odcinek w kas z The Sims 4, więc podejrzewam, że zamiast tej trójeczki będzie coś innego, ale za 2 tygodnie będzie normalny odcinek, wtedy zobaczymy. Gdy nam Colin dorośnie, już będzie dzieckiem, no i zobaczymy też, co się urodzi. To najważniejsze. Trzymajcie kciuki, żeby była to dziewczynka. Piszcie propozycje imion, jak moglibyśmy nazwać naszą przyszłą córkę, bądź syna też. Dodam wam w komentarzu, przypnę wam komentarz właśnie z pytaniem, jakie mamy dać im imiona, co tam się w zależności, co się urodzi. Okej, dobra. Ja teraz się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Łapka w górę, jak wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaki i pa, pa.